witam bardzo serdecznie. Akurat dzisiaj się kąpiemy jako Klub Toruńskich Morsów. W Zalesiu, na ośrodek, nie wiem, gminny, jezioro Chełmżyńskie. Nie uznajemy tego jako kąpiel, bo jesteśmy brudni, tylko jako dobrą zabawę, przyjemność i naprawdę śmiechy popachy. Jak nie ma lodu, nie ma problemu, wchodzimy sobie do wody, jak jest chłodno, ale jak już jest lód, jak jest śnieg, musimy ten lód niestety ale wycinać piłami, czasami siekierami i to rozgrzewamy się przy tym dodatkowo. Zaczynamy morsowanie, najpierw się rozgrzewamy. Musimy dobrze nagrzać swoje ciało. Czasami jest tak, że jak biegamy, rozgrzewamy się, to pod czapkami dosłownie jest, mamy spocone włosy. Zobacz, Krzysztof, zobacz! Jedzie późno, co robi, nie? Jak się rozgrzejemy, wchodzimy spokojnie do wody na kilka do kilkunastu minut. Zależy, kto w jakim stadium morsowania jest. Osoby, które pierwszy raz przychodzą, wpuszczamy ich na minutę, na pół minuty, w zależności od tego, jak organizm na to reaguje. Starzy morsowicze siedzą w wodzie nawet do 15-20, a nawet i do pół godziny. O, endorfiny, hormony szczęścia, no i samopoczucie bardzo dobre. Jestem zdrowy, szczęśliwy i tak będę trzymał. Bo tak fizycznie, jak to się odczuwa fizycznie, tak jakby pan w słowach powiedział? Przede wszystkim kucie. Na początku jest kucie, bardzo delikatne, ale jednak to kuje. Natomiast potem, jak jesteś w wodzie, to czujesz się z każdą sekundą coraz lepiej. Przystosowujesz się. Za drugim, trzecim razem wiesz już, co ciebie czeka. I to, co jest najlepsze, to jest teraz. Jestem po pierwszym wejściu, pobiegałem i za chwilę wchodzę drugi raz. I wiem, co mnie czeka. To już bez kucia, tylko taki fajny dreszczyk emocji. Adrenalina, zachęcam. Dobra. Chodzę. Okej. Okay. Kąpieli wychodzimy, znowu sobie biegamy, rozgrzewamy się, ubieramy się, ciepła herbatka. Morsowanie daje nam hartowanie organizmu. No, na pewno mniej chorujemy niż inni ludzie i przeziębienia, jakieś katary za bardzo nas nie męczą. 28 lutego nad jeziorem Chełmżyńskim. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Zalesia, wszystkich ludzi z gminy Chełmża. Zrobimy pokaz morsowania, pokaz jak się można kąpać w zimnej wodzie, jak hartować swoje organizmy. Będziemy organizować także konkursy, poczęstunki, także zapraszamy bardzo serdecznie. Wszyscy są bardzo mile widziani.